Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kultowej grze, gdzie ojciec Janusz próbuje uratować swoją żonę Grażynę, syna Filemona i córkę Janinę, czyli 60 sekund, właśnie mordeczki. Lecimy sobie, coś nowego, coś innego, dawno nie było. Ciągle te farmingi, inne symulatory, ale dzisiaj, no mówię, 60 sekund, czyli jak uchronić swoją rodzinę przed wybuchem bomby atomowej. Bierzemy nową gierkę, klasyczny, obiecałem, że powrócą gierki stare, więc powracają na kanał, mam nadzieję, że z jeszcze lepszą pompą. Bierzemy bombę, niech powrócą z bombą zamiast z pompą. Rozpocznij i ciśniemy, mamy chwilę na zobaczenie co, jak pamiętacie pewnie stare odcineczki, bo to nie dość tak dawno, parę miesięcy temu graliśmy i to dość często w 60 sekund, ale myślę, że to taka spoko gierka, żeby sobie powrócić. I no tu jest ten, dobra, to jest tak, i no teraz trzeba żonę, dobra, można zabrać przy okazji jeszcze dwie zupy, żeby ino kobita nie musiała gotować, pamiętajcie, że trzeba dbać o nią. Następnie idzie najgrubsza z córek. Error, niestety nic więcej nie wejdzie, ale wejdzie za to w kolejnej części. Radio, kurde, nie wejdzie mi radio, dobra, spoko, dobry czas. Biegniemy do kuchni, mamy wodę, mamy jedzenie, dwie puszki jedzenia, szybko, mamy połowę czasu. Drodzy Państwo, jakie emocje jak na grzybach. O, cię babka, nie ta strona. Młody, dobra, pięknie. Bierz to, Andrzej, biegnij do nich. Dobra, trudno, więcej nie biorę, nie mam mapy na pewno. Nie wiem co jeszcze nie mam. Nie pamiętam, już dawno nie grałem. Oby coś leżało jeszcze w schowku, na pewno tam coś wrzucali, no. Wody też nie wziąłem za dużo, bo chyba i tylko dwie. Jest smutno. Są cztery wody i cztery zupy. Jest apteczka. Jest maska, jest kłódka, co mnie bardzo cieszy, jest broń, brak naboi. Była w środku mapa, czyli tego co nie wzięliśmy, i była kłódka, no i to się mnie podoba. Dobra, lecimy sobie dalej, zobaczmy co tu będzie. No tutaj oczywiście nasza rodzinka nic nie potrzebuje, póki co. Zdjęcie wielkim tortem, to niezły wielki tort, jak tu bomba wybuchła. Dzień drugi. Ważne, że przetrwaliśmy już dwa dni, także odcinek na pewno na YouTubie się pojawi. Timmy tu nic im się... O, proszę. Pięknie. Nic ciekawego chyba z aktualizacji nie powychodziło. Także szkoda troszeczkę. Poczekajcie, ja już nie pamiętam jak to było. Na pewno trzeba wysłać kogoś na ekspedycję. Poczekaj. Dziwaków, którzy nas nie odwiedzili, jeden z nich miał w rękach nogami. Jego... Dobra, okej, okay. Zwierzęta są na myśli. Dobra, Kurde, no nie, sorry, ale nie dysponujemy im mapy. Trochę się... O, cię babka. Goście! To pewnie kolędnicy. Dobra, co się dzieje? Pragnienie. Dobra, co 4 dni była woda, czyli dzień... No ja wiem, że oni długo bez picia nie pożyją. Kogo by tu wysłać? No to zawsze, czyli przykład, nie, przykład rodziny musi zostać. Matka nic nie robi, matka jest tylko jedna. Tak się troszkę boję o mat... Dobra, sorry. Ojciec, bierzesz tak. Walichę, to i machę. To musi ojciec ze sobą zabrać, z racji, że to promieniowanie jest na początku bardzo aktywne. Nie zaznaczę mu, gdzie ma i łucie. Holender, można tak daleko iść? Gdzieś chyba się nie dało. Dobra, idźmy tu na wybrzeże następnym razem. Jak to jest? Dzień czwarty. Oby ojciec wrócił, bo troszeczkę słabo by było. Jak to jest? A. No tak, można klikać. O. Czyli będzie przypał, jak się zarazimy. Zapomniałem na śmierć o tym, no już coś słyszę nawet. Są karaluchy, ale chyba powinniśmy dać radę, jakiś początek na pewno. Co to je? Patrz ta, co nowe, jednak co je, jaka misja. Ale nie topesz u nas w tym? O kurde, spójrzcie na tego czegoś.
dobra, tutaj wiemy, że wszystko w porządku. Dolores, Mary i Tiara jeszcze nie jest głodna, także to na całe szczęście. Dzień piąty. Dziwne zajęcie, co... to trzęsienie ziemi. To... aha, ja radia nie wziąłem. Zapomniałem o tym na sam koniec. Bo palenie nie zmieściło mi się tam, gdzie brałem tą. Ale dźwięki teraz są. Kozak, głód. Dobra, matka. Zupa idzie. I na pomidorowy zrobi jaja. Głód nie tym bardziej na tak małej przestrzeni. Gamedziliśmy i nie spodziewaliśmy się, że siebie krzyczeć. Oby to minęło. No oby. Oby, bo jak się pokłócą i relacje się pozmieniają, to później ciężko coś nadrobić. Już wiele razy ciężko mi było wyjść z takiej opresji. No tu jest głód. Głód u nich. Myślę, że mogę im dać na początek. Dzień siódmy, czyli jeszcze dzień do wody. Kurde. Ojciec, ósmy dzień tygodnia. Promieniowanie jest. Odwodnienie, odwodnienie. Dobra, teraz możemy im dać wodę. Zawsze dnia 9, 10. Wracali. Dobra. Najwyżej poświęcimy broń, ale wolę poświęcić broń niż zdrowie. Jest i ojciec. Jest i ojciec i mamy jedzenie, mamy radio. Jest dobrze chyba. Ojciec nieogolony taki, no wrócił od kochanki pewnie, karabin. Ojciec, co ty chcesz? Głód masz, tak? Czyli nic nie zgubił, zyskał... jedną wodę, jedną zupę, jedno radio. To jest dużo, radio to jest ważna bardzo rzecz w schronie, żeby głupoty nie dostać. Ojciec chyba był głód, tak? Głód. 3 złote. Czekajcie, aha, ojciec jest teraz zmęczony, więc nie pójdzie, ale dopóki mam zapasy, możemy siedzieć i słuchać RMF FM. No i pięknie, żeby było miło. Aha, ojciec, że to zapomniałem, to teraz trzeba mu nie dać. I dopiero za jakiś czas. Jak myślicie? Pójdzie matka? Czy Brunhilda, dawaj? Myślę, że może Bunia pójdzie. Chodź, zobaczymy. Nie wiem, czy... no jak widzicie, udało się. Mam nadzieję, że ona też się będzie umiała posłużyć. Czekajcie. Czy dać jej samą tą, niech uniesie i no... czekajcie, tu trzeba pomyśleć teraz. No ale dobrze jest, żeby się obroniła, tak? No dobra, czyli siekiera i... to jest właśnie, nie wiem, czy jest jakaś różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami, że wiecie, no mężczyźnie można taką siekierę dać i ona na pewno powalczy, a kobieta no będzie uciekać. No tego nie wiemy i nie wiem, czy się kiedykolwiek dowiemy. Dobra, jak ona wróci, to ino, jak ktoś idzie następnym żurzem, nie zapomnę się. Mogliby go zabić, prawdzie. Coś ino się przydało do jedzenia. Pragnienie, głód, pragnienie. Dobra, ojciec, możesz teraz dostać jedną zupę. Tylko tak. Starszych pań, które za strach cię pokój herbatki. Chcieliśmy być grzeczni, ale oczywiście zrzuciło się to na nas. Te stare reszple rzuciły się na nas. To niezłe te szmule. I myślę, że... nie mino je postraszyć. A! Zamknij te dżino drzwi. Mam nadzieję, że one nie są w środku. Nie, są drzwi są zamknięte. Nie wiem, właśnie, czy jeżeli tą kłódkę nie zabiera, to te drzwi są po prostu zamknięte i tej kłódki ja nie widzę, ale ona tam chyba jest, tak? Szkoda właśnie, że nie ma takiego jeszcze wymuszanego, że 3D po schronie, żeby wiecie się tak... każdy w innym miejscu w ogóle mógłby sobie siedzieć, nie wiem, no coś fajnego by było na pewno z tego. Ojciec! Matka i ojciec po zupie. Poczekajcie, co się wydarzyło? Tylko, że kłódka. Uuu. No to drzwi. Szkoda tylko, że ta kłódka drugi raz nie spełni swojego zadania. O kurna dziot. Czyli mogłem jednak wziąć broń. Bo później będzie, jak ktoś będzie chciał wtargnąć, to wtedy już nie zamknąć drzwi. Trzeba będzie ino walczyć, partyzantkę uprawiać. Było tak, tak? Wszyscy wodzionka, matka, ojciec po zupce. Dobra. No to, że mamy swój własny postapokaliptyczny ogródek. Na jednej ze ścian rosną jakieś grzyby. Na pewno nie. To są te. Nie muchomory.
Dobra, czekajcie. No nie, już ojciec nie dostanie. Nie wiem, czy ty jesteś chory, czy co? No wiem, że jest ktoś zmęczony, popada w depresję, ale bez przesady, żeby być ciągle chorym. To niezłe. Czekajcie, nie możecie spać. Borykałem się tym problemem od kiedy. Nie było tak źle, jak ty, jeśli rozmierzamy ten kłopot. Dobra. Trudno, mam nadzieję, że wam to pomoże, bo boję się, że wiecie, nie dam tego, jest i córka. Jest i apteczka, motherfucker, a ty co tu tak obrudno? No ojciec, ważne, że się wyleczył i mamy to jak zawsze. Pełny dzban bimbru. Głód, dobra. Oni dostaną pożarełku. No w lepszej okazji nie mogłem wymyśleć, aby... Nie no, lepiej nie mogłem tego zrobić. Ale kurna, nie wróciła ta walizka i sikiera. Tak troszeczkę sobą. Kołysłam na ekspedycję. Dobra, Martocha pójdzie. Słabo, bo straciliśmy, no. O, cię babka. Ej, czemu ktoś wyszedł? Nic się nie stanęło. Dzień 15 jest jeden dzień do picia. Nasze informacje na temat świata zewnętrznego są bardzo ograniczone. Dobrze byłoby wiedzieć trochę więcej. Może radio okaże się w tym pomocne. A czemu nie? Posłuchać wam też należy się. Hu, Robinson Crusoe tutaj siedzi. Odwodnienie ma chłop. Ona ma pragnienie. Także możemy ją napoić i nakarmić. A nie, nakarmić nie. Albo nakarmy ją. Wysyłamy na ekspedycję matkę. I matka bierze teraz tylko... tak. Matka bierze tylko maskę. Będą nowy film nagrywać. Mam nadzieję, że za niego dostaną 3 wody. Jeden strój bikini. I 2 garnki. Zmęczenie, głód. Dobra, ojca nakarmimy. Dopiero w dniu 20 będziemy mogli. Coś przeza, nie mamy kart, nie mamy szachów, nie mamy nic, co by mogli pograć. No, nie mamy 150 technik samogwałtu, które zawsze były tutaj na ścianie. Także troszkę słabo. Zmęczenie, nie ma nic. Lecimy dalej. Kurde, właśnie brakowało mi taki gierek. Stranded Deepa miałem wam ogarnąć, ale to jest za dużo roboty teraz, bo. Nie wiem, czy zacząć. Dobra, napiszcie mi. Ja po tym odcinku wtedy ogarnę Stranded Deepa. Czy mam już sobie, wiecie, tak pirata oko wybrać jakąś wyspę, tak żeby pokazać wam, co jest nowego w grze i w ogóle? Czy zaczynamy w ogóle nową, całą przygodę, że od samego początku włączam nową grę, rozbijamy się i też zaczynamy tworzyć, nie? Od początku wszystkie rzeczy, nie? A jak nie, to wtedy ja już sobie tam na wyspę pozwolę trochę jakichś rzeczy, żeby już może zacząć budować jakiś domek, takie szmery bajery. Także czekam na was w komentarzach, co ciekawego robimy, mordy. Te zmęczenie, dobra, możemy przewijać, że matka i jak najszybciej wróci. O Jezus Maryja, tam była broń do wzięcia, nie wziąłem, nie wiem z kim będziemy teraz walczyć. Może i dobrze, bo już słyszałem jakieś odgłosy armat i innych ciężkich dział. Ważne, że mamy przeładowaną. Dzień 19. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Nie mamy żadnej atrakcji, nie wiem, popatrzcie się puszką czy coś. Dzień 20. Matka rozbrała bombę właśnie. Dobra, możemy teraz tak, Timiemu dać jedzonko i po piczku. Skończę, dobra. I działa to radio, cały czas niech to radio będzie włączone. Tylko żeby nie rozwalić. Właśnie, o, skąd się pojawiła amunicja? Kto przyniósł? Muszę zobaczyć wcześniej w odcinku, później, bo nie widziałem, naprawdę, nie wiem kto podpalił. Matka jeszcze nie ma... A, co? Zaposłanie, które zrobiłem w czasie wycieczki do miasta. Szybko zorientowaliśmy się, żeby dostać się do centrum. Nieznajoma musiała najpierw przejechać naszą ulicę, wybiegliśmy więc ze schronu. Czym prędzej udało nam się odnaleźć jej paczkę. Nim dotarł tam ktokolwiek inny, dostaliśmy 2 wody, 1 zupę i 1 naboje. Także byłem spostrzegawczy, nie dostaliśmy ich wcześniej. Ha! Jak jest z...
Powiem wam, że zapowiada się dość ciekawie i jedziemy coraz szybciej, aby matka wróciła tylko zdrowa i właśnie w tym momencie. Wiedziałem, że tak będzie. Matka Boże, coś ty zrobiła. Są jakieś geny matko-córki, ile żarcia, ale z maska rozwaluno. Matka, dwie wody. Sikierę przyniosła, odzyskała, straciła niestety maskę, już by wolał ino tą maskę niż tą sikierę. Teraz tak, matka głód i córka głód. Czyli one mają, ona ma coś w sobie. Dobra, ekspedycja, pójdzie ojciec, o! Nie wiem, sikierą? Dobra, z bronią będzie łatwiej wystrzelać. Nie, pewnie nie, że nie straciliśmy amunicji. No da! A się może teraz głód przyjdzie. W porę. Trzeba się napić. Dzień 24 to jest dzień picia, pamiętajcie o tym. Aby dzień 24 święcić. Matka nie dostanie. Ojciec, tylko matkę trzeba przegłodzić. Wino później dostanie jedną zupę. Od razu kropicinie. Ocie babka. Nie wiem, jak myślicie? Dobra, idźcie w tę stronę, gościu. Albo... czekaj. Dobra, idź w centrum. Dobra, jak weźmy ojciec sikierę, ojciec jest mocny. Jest zdrowy, wypoczęty. Oby nam tylko się to wszystko udało. Szkoda, że nam córka taka się ino... rychło w czas zrobiła. Uszkodzona Mary. Tam pisało. Dobra, teraz matkę możemy nakarmić. Ajajajajajaj! Czemu ja tak szybko zawsze przewijam? Cie, dziot. Strudzenie, zmęczenie. Dobra, ważne, że mam co innego. Choroby im się nie połączą. Nie będą jednojajowe. 24 dzień to było dzień wody. Co tu jest? Poczekajcie, dziś widzę młoda, radosna kobieta z rudymi włosami i kota. No to nie mam w to im wierzyć. Co oferuje to za radę? Nie. Sorry, ale nie. Wskazujemy kart. O, tu widziałem głód jakiś, dobra. U młodego. Tim jest bardzo głodny, wiem. Zupy nam nie brakuje. Niestety energię i radość nie będzie w sprayu ani w strzelbie. Matka z rogowa ciała, niedźwiedzica. O, bo Jezu. Szaleństwo, zmęczenie. Pragnienie. Dobra, jeszcze jeden dzień muszę wytrzymać. Kurde! Nie mam jak jej uleczyć. Jest ojciec, co jest? Pa! Matkę do pionu od razu postawiło. Ile my mamy wody? Dobra, wszyscy piją. Je matka, je tylko gruba. Dobra, wszyscy piją, je tylko gruba. Okej. Kto idzie na ekspedycję? Matkę popierdoliło. Myślę, że nie jeden by się jej przestraszył. No z latarką ją chyba byśmy mogli puścić. O, ojca trzeba nakarmić. Wygłodzenie, ty. Dzień 32 października. Lutego, 32 lutego musimy dać tego. Dobra, idź Jimmy. Pokaż co ty masz, co ty gościu masz. Dobra, wyślemy go trochę dalej. Ahoj, Jimmy. A tak pusto, nie? Z tej mapy. Głód. Szaleństwo, głód. Uszkodzona strzelba. Myślę, że tak, tylko ty dostaniesz. Ojciec musi się przemęczyć jeden dzień i jedziemy sobie dalej. Kurde, te odcinki zawsze takie długie będą wychodzić. Jak nie, jak tak. Ale może wam się będzie chciało oglądać. Jeszcze jeden dzień, ojciec, zamknij dupę! Widzicie? Pomogło, o! Dolores zbytnio gadatliwa ostatnio,
czy ją wypytać. Coś tam powinna brrknąć pod nosem. Pa, zobaka pani damulka. Suknia ujebana cała. Gut. Ojciec! Dobra, po wodziące dostanie ta. Ojciec, nie podoba mnie się to, wiesz? Dobra. Trudno, to trzeba ich leczyć. Młody, co ty odpierdoliłeś? No coś przyniósł? Już jedna apteczka plus mapa. Aha. To super jesteś, Jimmy. Jeszcze coś żeś przyniósł. Good. Codziennie zmęczenie. O, zapewne. Bardzo. Świetnie. Po prostu świetnie. Taki przykład. Z ojca byś wziął. Baranie ty. Butelka 8,5 litra. Dobra. Młody, dostaniesz super raz. Prosiłbym, żeby ktoś normalny teraz poszedł na ekspedycję. Przyniósł coś normalnego. Najlepiej, żeby pojawiło się właśnie apteczka i maska. 32, 36. Ekspedycję i idź, Mariolano. Dobra, pustą pójdzie z ręką jedną. Drugiej nie bierze. A mi oko swędzi. Dobra, już po chyba. Pragnienie, pragnienie, głód, pragnienie. Młody, nie denerwuj mnie. Więcej nie dostaniesz. Co to jest, gdy otworzyliśmy, by trochę odetchnąć w ziemi? List, zaadresowany do nas. Była to prośba o pomoc od nieznanej nam grupy ludzi. Pytają, czy nie zechcielibyśmy użyczyć im niewielkiej ilości naszych zapasów. Opisaliśmy nawet miejsce w... No dobra. Wiecie co, czasami takie rzeczy dać coś komuś się później oddzięczają w późniejszym czasie. Przynajmniej u nas nie będzie zalegać na półka i tak, i no otwarta jedna zupa jest. Dobra, dzisiaj dzień picia, głodu i zmęczenia. Oprócz ojca wszyscy dostają picie i jedzenie. Czym prędzej się wybierajmy. Najlepsze jest to, czy skąd w ogóle ta wentylacja tam jest? To mnie bardzo ciekawi, czy ten radioaktywny pył to wszystko nie wpływa do naszego mieszkania, bo ja tu widzę, że coś ino tu lata. Dobra, zmęczenie, zmęczenie, strudzenie. Okej, możemy cisnąć. Dzień 40 to będzie dniem picia. Jedziemy dalej. I nasza córka powinna wrócić. Nie... Proszę, proszę, proszę. Panie, ktoś pukał. Dzień dobry, my w gości. Ojciec głodny. Oj, przepraszam. Oby ojciec tylko nie zemrzał nam. Sorry ojciec, że musiałeś... Wiem, daliśmy zupę jakimś nieznajomym, a ty nie chcesz zupy. Wiem, 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 sorry. Dzień 39. Jeszcze jeden. Nie mamy czym... Czym się pobawić. O Jezus. Ale mu karki odwróciły się to? Jak chłopowi w karku strzelo. Dobra, wodziom... Aha, jakieś w ogóle karaluchy. Ojciec, dopiero następnym nie dostaniesz jedzenie, bo nie wiem czemu to się tak buguje, czy to jak ja wystarczy, by mi dał dwanaście spod rząd, jest i córka, i co mamy? Nie mamy. Kurna dziot. Mariola. Dobra, ona jest głodna, to musimy jej po prostu dać dzisiaj zupę. Wytrzymać, przytrzymać jeden dzień i drugi raz jak jej damy zupę, to na pewno będzie git. Dzień 44 to będzie dniem picia. Nadal oferuje nam nic ciekawego. Troszkę słabo, ale dzień 40 jest cała rodzina w komplecie. Myślę, że dopiero matka w następnym też dostanie. Czekajcie, czekajcie, kogo by tu wysłać. Dobra, Jimmy, wiesz co? A idźesz jeszcze raz. No nie wiem, no poszedł, nic nie przyniósł, wziął mapę, może dlatego, że w rękojeściach miał mapę. Może dlatego nie miał co jeszcze wziąć. Dobra, wszyscy po jedzonku. Syn poszedł, można balować. Za następny dzień.
będziemy pić. Ciekawe jak tam Neil. O, słyszę myszy. Ojciec zaród jeszcze bardziej. Dobra. Córcia, czy ty nie przypadkiem za dużo chcesz tego jedzonka? Jesteśmy odizolowani od świata w tej ciasnej klitce i ledwo wiążemy koniec końcem, jeśli chcemy przetrwać. Czas wziąć się do roboty. No co ty nie powiesz? Napoleon Bonaparte! Są jakieś... Dobra, idźmy do domu starców. Nieraz nam się udało, także teraz na ścianie pojawi się krwi ręka. Pa. Gdzieś? Gdzieś, gościu? Gdzieś? Ja wiem. Siekierę przyniesiemy z domu starców. Ciekawe na co im była, pewnie do porąbania drewna. Tak, jest dobrze. Nadal żyjemy. O. O, jeszcze jacyś barany znowu przyszły, trzeba... Manto spuść. Ocie babka, czemu wziął siekierę i było słychać strzały? Ej, fajnie by było jakby ktoś chciał wymienić się za naboje do strzelby. Z chęcią bym za coś dobrego dał. Za apteczkę, o. O, co wy na to? Jeszcze dwa dni. Jeszcze tylko dwa dni, a syn prawdopodobnie wróci dziś lub jutro. Wrócił dziś. Słuchaj, Mariola, jesteś wyeksmitowany chyba z domu, gościu. Ej, co to jest? Coś, to jest porażka, on nic nie przynosi. Ta jest chora, o Jezus. Przyniósł coś do domu, ta nic nie przynosi, chorobę przyniósł, wściekłych krów. No to pięknie, żeś rodzinę zrujnował. Nie, tam walę te walizki, już na cztery walizki tylko jedna była normalna. W jednej mi ręka to urwało, albo była jakaś reaktywna woda, której się od razu napili barany. Ale im się jeść chce, ty. To jest tak. Good, good. Słabo, na ekspedycję idzie macocha. Dobra, idź z pustymi rękoma. Idź w to samo miejsce, jak ona coś znajdzie, a syn nie, to naprawdę mamy słabego syna. Tak, Gil z nosa wyszedł. Tec, rdzenie. Good, good, good. O, 3 złote by się przydało i na by po jakie chipsy by się skoczyło. Dobra, młody jeszcze raz jedzenie, trudno. Czemu coś tak dzieje? Czemu akurat jak ja tego nie wezmę, to gra tego potrzebuje, no? Ten znowu kark wykręci. Bożeż ty mój, ojciec zachorował. No kichnęła pewnie w jego stronę albo Gildo zupy spod. Aj. Jak długo w Polsce będą działy się takie rzeczy? Czy wy państwo to widzicie? Radio nadal dziorgo, to jest najważniejsze. Dom starców. Jest słabo, było dobrze, zrobiło się słabo. Tym, co się wymienia, to ciągle chce to, co my nie mamy w ogóle. Ja nie wiem, pijany jakiś jest, czy nie trzeźwy. Nie wiem, co się stanęło. Odwodnienie chłopy mają i dziołchy też. 30 dzień drugi to jest dzień picia. To też pamiętajcie, mordy, o tym. Trzeba pić. Matka już nie wróci. Matka jest tylko jedna. Powiedział Jaś, otwierając lodówkę, widząc jedną flaszkę wódki. No szkoda, no to nie ma co, no Jimmy. Tutaj są oni chorzy. To czy ja mogę puścić im jego? Mogę puścić? Aha, dobra. Wiecie co? Niech idzie z pustymi rękoma, bo jak się przynajmniej ona zgubi, to tylko będzie ona zagubiona, a nie jeszcze jakiś nasz. Mogę sobie tą strzelbę popsutą wziąć. No tak dla postrachu tylko, młody to głodny jest. Aj tam, wszystkich choroba zrujnowała. Choroba głupich braci, tak powinna się ta choroba nazywać. Nic nie przyniósł! Będę mu to wypominał w każdej grze. W każdej. Za następnym dniu pić będziemy. No kurde, cały czas jakiś to chce, bo to pewnie przez te karaluchy zasrane. Jezus! Wiedziałem, to bo tam właśnie to wyskakuje cały czas i każdy był potem chory. Dobra, to jest koniec. Pić. Ojciec głód? Tak. A no to, o, masz, pobaw się latarką.
nic nie widzę, co by mogła przynieść. No niestety, słabo. O, dwie, o, super! Obrażenia ojciec odniósł. Pewnie otarł się o śmierć. A teraz obrażenia. Dobra, no niech jest ostatni żywot ich. Niech się spełni, niech będą najedzeni. Pić mogą. O, ale kichną. Na zdrowie! Dzień 58. No dobra, dajmy jej coś zjeść. Możemy sobie, nie wiem, zimiego. Nie wiem, damy w ogóle, wiecie co, żartujmy sobie, nie wiem, dajmy. No bo jest szkoda. Mapa. Dajmy mu latarkę, nie wiem, może coś zrobi, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, może z latarką przez świat nowy serial sobie nagra, zarobi jakieś pieniądze i uratuje naszą rodzinę. Kto wie? Karta historia. Może się przydarzyć. Ona jest wciąż głodna, ale ja jej wciąż nie dam jedzenia. I teraz to jest chyba definitywny moment, ponieważ karaluchy znów piarnęły nam do zupy. Jak sami mogliście usłyszeć. Czy my dzisiaj czasami nie powinniśmy pić? Powinniśmy. Nietoperze w ogóle. Z jakim cudem nietoperz w bunkrze pod chałupą, ty? Ojciec w gipsie, noga. Coraz gorzej z ojcem. Martwy już prawie. Jedną nogą w grobie, jak widzicie. Brat latarnik. Sorry. O, już tylko zostały im po trzy rzeczy. Nie tak tragicznie. Kiedyś cała litania inna była. 62 dzień, jeszcze jeden. Dobra, wiecie co, mamy baniak wody, będziecie... Tak pięknie ojciec wygląda na tym rodzinnym zdjęciu, a ja w dzisiejszym odcinku mordeczki dziękuję wam za uwagę. Jeszcze sami pewnie chcecie zobaczyć robactwo. Konkordat. Odbiór śmierci. To niezły odbiór. Halo? Czas na zemstę, przegapiliśmy lodowcy, sesje radiowe. Najlepsze są te teksty, nie? One będą na tytuł dzisiaj. Plan głodowy. Dolores straciła rozum. Nie spłynęła na nas łaska, przegapiliśmy zwiadowcę. Bar mleczny. Rój. Rój. Czas na zemstę, plaga, sąsiedzkie blues. Ciemna strona mocy. Ten rój najgorszy jest. Tak. GSPD. To jest w pudełku. No tak by to było na tyle, mordeczki. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I do kolejnego odcinka. Może jakieś wyzwania? Myślę, że mogłoby być spoko. Także zadawajcie jakieś fajne wyzwania w komentarzach. Gitara będzie. Na razie, trzymajcie się, cześć.